Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na film, w którym pokażę swoje zimowe wędrowanie po, no niekoniecznie po górach, ale gdzieś po terenach Podhala. W ubiegłym roku odkryłem coś takiego jak narciarstwo backcountry, czyli narciarstwo terenowe. Nazwa jest taka zangielszczona, backcountry. No, a po polsku to chyba nie ma specjalnie jeszcze takiego odpowiednika. Coś pośredniego między biegówkami a nartami turowymi. Backcountry to jest wędrowanie w terenie poza szlakiem, poza drogami, poza trasami biegowymi. Na nartach, które są podobne do biegówek. Natomiast różnica jest taka, że biegówki potrzebują w zasadzie torów do biegania, są wąskie, poza torami zakopują się w śniegu, no i wiązanie biegowe jest trochę inne, więc ten but trzyma się narty tak jakby trochę gorzej. No i to ma swoje konsekwencje, bo w terenie trzeba nad tymi nartami mieć trochę większą kontrolę. Do takich wędrówek w terenie nawet nie trzeba jakiejś dużej ilości śniegu. Ten teren, gdzie teraz idę, jak widzicie za mną, no to jest w ogóle, tego śniegu jest za mało, no ale chciałem nakręcić tą czołówkę do filmu, no i niestety śniegu zabrakło. Na szczęście mam trochę materiałów, filmików z innych miejsc i z czasu, kiedy było więcej tego śniegu, więc to uda się jakoś zmontować, ale naprawdę nie trzeba tutaj dużo śniegu i można taki rodzaj narciarstwa uprawiać praktycznie w każdym terenie. Tak jak tu widzicie za mną, ja się obrócę teraz, łagodne górki. Jakieś płaskie przestrzenie, to właściwie w całej Polsce coś takiego można znaleźć. Jak do tego się dołoży minimalną ilość śniegu, no to już jest super teren na uprawianie takiego narciarstwa. Oczywiście można sobie tak wędrować po górach, po gorcach. No w Tatrach już jest gorzej. W Tatrach już się narty skiturowe lepiej sprawdzają, bo to są dużo stromsze podejścia i mocniejsze zjazdy. Narty skiturowe do zjeżdżania to się tak niespecjalnie nadają. Jakieś takie łagodne górki to jak najbardziej, no ale po żadnym stromym stoku czy wąskiej drodze się na nich nie daje zjeżdżać, bo się nie daje skręcać na tyle szybko, żeby to miało jakiś tam sens. Nawet jak są dobre narty dobrej klasy, takie backcountry, no to nie jest to co zjazdówki. Dlatego z gór, no to gorce, Beskidy mogą być, ale też trzeba uważać, gdzie się idzie, bo nie wszędzie da się na tych nartach zjechać, ale wtedy trzeba, jak się nie da, no to trzeba odpiąć i kawałek schodzić. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. Na początek być może trzeba by powiedzieć kilka słów na temat sprzętu. Czym się ten sprzęt różni, czyli te narty, kilki, wiązania. No to zapraszam, zobaczymy. Wielu znajomych pytało mnie, na jakich nartach sobie chodzę po tych górach i jakiego w ogóle sprzętu używam i co to jest i do czego. No to postanowiłem się podzielić tą wiedzą, którą sam w międzyczasie zdobyłem. Nie jestem jakimś tam ekspertem, od tego są znacznie lepsi znawcy w firmach, które się zajmują takim sprzętem narciarskim właśnie do biegówek, do backcountry, do skiturów, no ale pokażę Wam to, co mam i to, co mogę, to powiem. No to zapraszam. No widzicie, powyciągałem z garażu te różne swoje stare szpeje, sprzęty, narty.
i zaraz Wam o tym poopowiadam. Leży tego tutaj pełno. Nie dziwcie się, że to są takie raczej stare sprzęty, bo nie kupuję nowych, tylko jak kupiłem paręnaście lat temu, czy 20 lat temu, no to do dzisiaj używam. I dopóki to jeździ, sprawdza się to, jakoś nie mam zamiaru zmieniać na nic nowszego. No ale po kolei. No to na początek narty zjazdowe, te, które najbardziej nie lubię i rzadko używam. Nie lubię jeździć przy wyciągach, bo jeżdżenie góra-dół ciągle w tym samym miejscu jest dosyć nudne. Ale zjazdówki to chyba wszyscy znają. Teraz się co prawda używa nart carvingowych, które są wyprofilowane w taki łuk, który ma ułatwiać skręcanie i jakoś się na tym przyjemnie jeździ. Do takich nart są buty plastikowe, skorupy sztywne, zapinane na ileś tam klamer, 2-3, niektóre na 6 nawet. W każdym razie noga w tym jest sztywna i nieruchoma. Nie? Buty wpinamy do narty i od tej pory narta jest na sztywno połączona z butem, nie ma żadnej swobody ruchu, ale za to trzymanie jest tak pewne, że można tymi nartami bez większego problemu manewrować, skręcać, robić slalomy i wszystkie te narciarskie ewolucje. Niestety przy tak sztywnym zamocowaniu buta z nartą nie da się praktycznie chodzić. Jak ktoś chce sobie pochodzić, to musi zmienić narty na narty turowe. Inaczej mówiąc, skitury. But jest prawie taki sam. Ja akurat nie mam buta do skiturów. Czym się różni od normalnego buta zjazdowego? Otóż tutaj z tyłu jest taki przełącznik, którym się przełącza chodzenie, zjeżdżanie. Jak go przełączymy na chodzenie, to ta cholewka zaczyna się ruszać, ma dosyć duży luz i umożliwia to ruch łydki i ruch nogi i dosyć swobodne podchodzenie. Jeżeli sobie jeszcze poluźnimy te klamry, to w miarę przyzwoicie w tych butach daje się chodzić. No ale potem przychodzi moment, kiedy trzeba zacząć zjeżdżać, wtedy przełączamy ten przełącznik. Ta cholewka się tutaj zaraz zablokuje, o, kliknęło, zablokowało się do tej pory. Jest sztywna i trzyma nogę tak jak but zjazdowy. Same narty do skiturów są bardzo podobne do nart zjazdowych z kilkoma drobnymi różnicami. Jak się przyjrzycie, tutaj tył jest wyprofilowany w taki sposób, taka, nie wiem, może będzie widać, jest taki jakby rowek, przód, tu akurat nie ma dziurkę, ale często mają takie, takie rowki, w które wkłada się foki. O fokach za chwilę powiem. Najważniejsza różnica to jest to, że te narty mogą być trochę szersze, żeby się mniej zapadały. Jak się wędruje poza szlakiem w świeżym śniegu, no to jednak jest ważne, żeby narta w śnieg się nie zapadała, stąd się robi te narty szersze i bardzo często krótsze. To jest taki starszy typ narty, one są dosyć długie. Dzisiaj te narty turowe są szersze, a krótsze. Na krótszych się łatwiej skręca, więc w terenie jest łatwo wykonywać ewolucje, skręty. Przez to, że są szerokie, się nie zapadają w śniegu. No i jeszcze jedno, są narty turowe są lżejsze od zjazdówek, są dużo lżejsze. Zaraz sobie sprawdzimy wagę. Najważniejsze w skiturach są wiązania. Oczywiście najważniejsze oprócz nart. Samo tutaj są starszego typu wiązania, takie dosyć zabytkowe silverety. To jest wiązanie typu szynowego. Szynowe dlatego, że jest taka szyna łącząca te elementy. I teraz jak to działa? Otóż tak, przód tego wiązania jest przypięty do narty, tył jest osobno i to całe wiązanie może wykonywać taki ruch. Jak sobie wepniemy buta,
Zaraz go wypnę. Wpinamy sobie tego buta. I but jest do narty przypięty. I teraz proszę zobaczyć, może się to wszystko poruszać. But porusza się w stosunku do narty. Jak idziemy, będziemy gdzieś podchodzić. Aha, mikrofonik, uwaga. Niestety. But się porusza w stosunku do narty i możemy sobie w miarę swobodnie człapać pod górę i podchodzić. Jeżeli sobie jeszcze tutaj poluźnimy, zmienimy ten przełącznik na podchodzenie, no to ten układ noga narta jest na tyle elastyczny i może się to uginać tak, że podchodzenie jest w miarę komfortowe, nieporównywalnie lżejsze do podchodzenia w zjazdówkach. No i teraz tak, podchodzimy w górę, w pewnym momencie robi się stromo. Wtedy mamy tutaj taką podpórkę, stawiamy tą podpóreczkę i tył wiązania może się tutaj opierać. O, spróbuję to tak pokazać. O, podnieśliśmy tą podpórkę. Wiązanie tylko dotąd dochodzi. I tym sposobem but jest w poziomie, a narta w skosie. Więc możemy nawet po takich większych pochyłościach podchodzić, tak jakby się szło po poziomym terenie. I w pewnym momencie oczywiście trzeba zacząć zjeżdżać. Wtedy w tym wiązaniu kładziemy sobie podpórkę i przełączamy tutaj taki przytyczek. Blokujemy wiązanie i od tej pory narta jest na sztywno spięta z butem, tak jak w nartach zjazdowych. I to znowu umożliwia dobre panowanie nad nartami, skręty i wszelkie manewry i wygodnie się wtedy zjeżdża. Czyli do podchodzenia odpinamy i robimy sobie luźną piętę. Do zjeżdżania zablokowujemy i zaczynamy zjeżdżać. Oczywiście zablokowujemy sobie i buta, i samo wiązanie. Gdyby się udało wyglebić, jak to się mówi, czyli zaliczyć glebę albo po prostu wywrócić, żeby nam narta w śnieg nie uciekła, są takie paseczki. Przywiązujemy tym paskiem buta czy nartę do buta, do nogi i nawet w głębokim śniegu ta narta nam nie ucieknie. Bez tego się zdarzają takie przypadki, że ktoś się wywróci, narta mu zginie w głębokim śniegu, niestety się nie daje znaleźć. Wystarczy, że kilka metrów dalej gdzieś wpadnie i jest nie do znalezienia i wtedy pozostaje powrót z jedną nartą na piechotę. Kolejna ważna rzecz przy skiturach to są foki. Jest pas z takiego specjalnego materiału. Z jednej strony gładki, z drugiej strony powleczony klejem. Zakończone takim z jednej strony haczykiem, a z drugiej taką specjalną gumą. Zaraz to pokażę. Teraz co się z tym robi? No, załóżmy, że idziemy gdzieś w terenie, mamy oblodzony stok albo śnieg, na którym narta ujeżdża w tył, nie da się podchodzić. Narty uciekają, rozjeżdżają się na wszystkie strony, wtedy wyciągamy foki i przyklejamy. Zaczepiamy tym oto haczykiem właśnie w ten rowek, który tam jest na końcu narty. Przyklejamy fokę do powierzchni. Znowu mikrofonik. No. I góra foki to jest taka w tym wypadku, prawda? Taki gumowy zaczep. Naciągamy. Zaczepiamy o dziób narty. Doklejamy. I foka jest przyklejona.
teraz jak to działa. Otóż jak weźmiemy w jedną stronę, przejedziemy, to jest to gładkie jak pupa niemowlęcia. W drugą stronę, no już jest taki wyraźny opór. I teraz na śniegu w tą stronę narta się ślizga, a w tą stronę już ją ta foka blokuje i nie ma poślizgu. No i póki się da, to na tych fokach podchodzimy. A potem w momencie, kiedy trzeba zacząć zjeżdżać, odklejamy. Fokę zwijamy do plecaka. Oczywiście trzeba ją osuszyć, zabezpieczyć, żeby się ten klej nie zabrudził za bardzo jakimiś igłami, kamykami, szutrem, czy co tamkolwiek się trafi. No i lepiej to osuszyć. No w każdym razie fokę zabezpieczamy, chowamy i możemy zjeżdżać. No, jeszcze jeden ważny element przy zjazdówkach i przy nartach skiturowych. Kijki. Do zjazdówek zwykłe kijki, a dzisiaj pewnie jeszcze takie powyginane są, dopasowane bardziej. Natomiast do nart turowych można używać takich jak do zjazdówek, ale. Więc ja mam teraz takie talerzyki, dużo większy talerzyk, bo się mniej zapada w śnieg. Więc jak się poza trasą, poza takim ubitym stokiem chodzić, no to jednak jest istotne, żeby ten kijek nie nurkował pół metra pod śnieg, tylko żeby się na jakiejś sensownej głębokości zatrzymywał. Druga ważna rzecz, która jest w takich kijkach istotna, to regulowana długość. Tutaj mam akurat nieletni talerzyk jeszcze założony, ale nie o to chodzi. Chciałem Wam pokazać, jak to ma działać. Jak jest podchodzenie po stoku, gdzie z jednej strony stok jest nachylony, nie z drugiej, więc idzie sobie tak po skosie, więc jeden kijek ma krótki, drugi długi. Więc wtedy, jak mamy takie kijki regulowane, to sobie możemy wziąć i ustawić na odpowiednią długość, tak żeby były dostosowane do naszych możliwości i potrzeb. No i teraz są różne rodzaje tego mocowania. Najczęściej to są takie, mogą być takie jak w tych kijkach, które są do Nordic Walking, czyli przekręca się, ale mnie się takie rozwiązanie niespecjalnie podoba, bo się kilka razy napotkałem na to, że ten gwint się blokuje i po pewnym czasie jest bardzo duży problem, żeby odkręcić, zakręcić i coś tam zrobić. Wolę takie, gdzie jest w ten sposób na śrubkę i taki zacisk. Nie? Szybko się to skraca, przedłuża i można sobie błyskawicznie dostosowywać do tego, co jest potrzebne. Druga rzecz, która jest ważna w takich kijkach, to jest przedłużony ten uchwyt, czyli po prostu, żeby nie odkręcać i blokować i wydłużać za każdym razem. Czyli jak mamy taki moment, kiedy potrzebujemy dłuższego kika, to trzymamy, on go trochę wydłużę, to trzymamy tutaj, a potem potrzebujemy trochę skrócić, to ta rękojeść jest dłuższa i możemy sobie po prostu tutaj trzymać tak samo pewnie i nie tracić czasu na przekładanie, przepinanie i skracanie. No, może być taki kijek jak ten, może być taki jak ten, też ma tą rękojeść taką wydłużoną i tak samo możliwość szybkiej zmiany długości i dostosowywania. To są akurat nie kijki trekkingowe, ale one się w zimie też całkiem przyzwoicie sprawdzają i te kijki kosztowały około 120-140 zł, a kijki, które są podpisane, że są do skiturów, to już jest czysta, tam no, parę stówek więcej za tą samą praktycznie funkcjonalność. Dobrze, tyle o kijkach. No dobra, i teraz przechodzimy do biegówek i nart backcountry. Więc tak, najpierw biegówki.
Biegówki są dużo węższe niż narty zjazdowe, niż narty turowe. Takie do sportowego biegania są szerokości około 5 cm, czyli połowę węższe od zjazdówek. Dzięki temu dają mały opór. Można sobie szybko w tych nartach biegać. Natomiast gdyby próbować wejść w jakiś świeży śnieg, no to niestety będą się zapadały. Są zbyt cienkie i zbyt wąskie. I teraz co mają jeszcze takiego istotnego? Jak się przyjrzycie spodowi, być może będzie widać, spód narty ma często taką łuskę. Jeżeli są bardziej takie, powiedzmy, amatorskie do takiego biegania czy chodzenia turystycznego, to ta łuska jest taka, powiedzmy, mocniejsza. Ona powoduje to, że narta zatrzymuje się, nie cofa się w tył. Narta nie ucieka do tyłu na śniegu. Natomiast narty takie zawodnicze, sportowe są raczej gładkie, ale o tym to dokładnie to już jacyś biegacze powinni się wypowiadać. Ja tam nie jestem ekspertem. Wiem, że do turystyki na pewno łuska jest potrzebna, bo jak przychodzi jakiś podbieg, no to wtedy bezproblemowo się podchodzi. Jak jest taki śnieg w miarę śliski, to ta narta do tyłu nie ucieka. Nie trzeba mieć jakiegoś wypracowanego odbicia, tylko fajnie właśnie na samej tej łusce narta trzyma się śniegu i można spokojnie wędrować, nie martwiąc się tym, że narty przy każdym kroku próbują do tyłu uciec. Jakie tutaj mamy wiązania? Do biegówek mamy kilka rodzajów wiązań. Możecie tutaj zobaczyć, to są najczęściej stosowane wiązania typu SNS i starszego typu wiązanie NN75 z takim, no zaraz Wam pokażę, jak buty do tego wyglądają. Dobra, tutaj mamy narty z wiązaniem starszego typu Nordic 75 mm, to NN75. But do tego ma taki charakterystyczny dziób. Od spodu są trzy dziurki. I teraz te trzy dziurki pasują do tego wiązania. Zaraz to sobie odepniemy. Odpinamy. Wkładamy buta tak, żeby te dziurki muszą pasować do tych bolców tutaj. Czasem w śniegu jest trudno trafić, ale powinno się wyczuć, jak to tak zaskoczy. No ja z tymi butami nie mam większego doświadczenia, ale jest. I teraz jak nam to spasowało, przyciskamy i but jest do narty przypięty. Teraz popatrzcie, jest przypięty i ten but ma taką swobodę ruchu, więc on się tutaj zgina tak jak prawdziwy but, nartę trzyma i można się poruszać. To są buty i wiązania starszego typu. Dzisiaj już praktycznie wychodzą z użycia, ale dzięki temu można tanio kupić, a w turystycznych warunkach czy w takich amatorskich sprawdzają się zupełnie przyzwoicie i bezproblemowo. Natomiast są tańsze. Kolejny rodzaj wiązania to są SNS-y. Wiązanie typu SNS, tak jak tutaj widzicie. SNS-ów jest dużo różnych rodzajów. One się różnią szczegółami, jak się to zapina. Są takie, które można tu nacisnąć kijkiem i przypinać. Automatycznie wpinane są takie, gdzie trzeba to ręcznie zrobić. Natomiast but nie ma tego dzioba, które miały wiązania NN75, natomiast w bucie jest taki pręcik i but ma jedną tutaj, jeden taki rowek. I ten rowek pasuje do tego czegoś, co tu jest, taki grzbiet jakby,
i on blokuje przesuwanie się buta na bok. No i jak działa przypinanie tych butów, tak? Mamy ten metalowy słupek, ten pręcik, i on musi spasować do tego wiązania. Przyciskamy tutaj sobie kijkiem. O, ujechało mi trochę, no ale to nie są warunki tak jak na śniegu, więc przyciskamy i jest już wpięty. Jak chcemy odpiąć, naciskamy kijkiem, odpinamy. Jak to działa, zaraz Wam spróbuję tutaj pokazać. O, proszę. Nie wiem, czy będzie widać. Jest tutaj taki biały element, on przytrzymuje. No tutaj teraz jak naciskamy kijek, to się kijkiem, to on się cofa. Do słońca to o, ustawię, będzie lepiej widać. O, przyciskam kijkiem i się cofa. Przyciskam kijkiem i się cofa i łapię za ten pręcik. Albo go zwalnia, albo łapię za pręcik. I tym sposobem but jest przypięty. Przy tych wiązaniach z kolei mamy tak, że musimy to sobie ręcznie podnieść i wtedy nam się tutaj, o, już Wam pokażę, o, tak się blokuje, tak się cofa, czyli bierzemy sobie but, pręcik tutaj musi wejść. Zaciskamy i mamy przypięty. Chcemy odpiąć, to już nie używamy kijka, tak jak w tamtych, tylko trzeba się schylić, podnieść i but jest wypięty. Dobra, będzie teraz widać może tą łuskę, bo tak, no, widzicie, jest taka karbowana łuska. I co jest jeszcze? I pisze nam na tym Novax bez wosku, czyli narty, które są, mają tak przygotowaną powierzchnię, że nie trzeba używać wosku do smarowania. Nie klei się do nich śnieg. Nie wszystkie tak mają. Niektórych trzeba smarować, zwłaszcza jak się chce mieć jakieś takie lepsze osiągi, bardziej sportowy charakter, no to wtedy trzeba myśleć o tym, jaki smar do jakich warunków dobrać i odpowiednio sobie smarować. Inaczej się smaruje na końcu narty, inaczej się smaruje w środku, a to już jest wyższa sztuka do takiego zwykłego turystycznego użytkowania. No, niespecjalnie ta wiedza jest przydatna. Owszem, trzeba mieć ze sobą zawsze jakiś tam smar na wszelki wypadek, ale bez przesady. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jest przy biegówkach. Nie ma tutaj kantów. To są narty bez metalowego kantu. Dlatego nadają się w zasadzie do biegania w torach. Niekiedy ten tor sam nartę prowadzi, jak tory skręcają, to narta za tym torem też podąża i nie trzeba się martwić o skręcanie. Natomiast na narcie bez kantów zahamować no, jest ciężko. Ciężko. Tak samo jakieś skręcanie przy większej prędkości to jest bardzo ryzykowne. Nie da się skręcać tak jak na zjazdówkach, tylko trzeba raczej taką przekładankę wykonywać. No i teraz tak, następny element to są kijki. Kijki do biegów mają takie śmieszne talerzyki. Dlaczego tak jest? Są tak niesymetryczne z jednej strony, no bo jak się ktoś odbija kijkiem, ten kijek jest mocno nachylony, gdyby talerzyk w tą stronę sięgał, to by za każdym razem zaczepiał o śnieg, byłby się bardzo mocno wyginał i bardzo szybko by się połamał. No i dzięki temu, że to jest wygięte w taką stronę, no to on się, ta część go chroni przed wbiciem się za głęboko w śnieg, no ale tutaj nic się ze śniegiem nie kontaktuje, więc on się nie ugina, nie, no i łatwiej się tym posługiwać. Kijki do biegówek są dużo dłuższe, popatrzcie się. Dlatego, że sama technika biegu jest taka, że w ten sposób kijek trzymamy, musimy mieć
dużo miejsca, żeby wykonać ten ruch, więc one są potrzebne po prostu bardzo, bardzo długie. I kolejna rzecz to jest ta tasiemka. Na to trzeba też zwracać uwagę, bo jak sobie tak szybko biegniemy, zakładamy kijek tak, w ten sposób, od spodu, tak żeby dłoń dociskała tasiemkę do kijka. Nie robimy tak, że sobie po prostu przełożymy i on se tak będzie, bo teraz zauważcie, co się dzieje. Załóżmy, że się ktoś potknie, kijek się o coś zaczepi, wypadnie z ręki, tak, i on se gdzieś tam leci. Natomiast jak go założymy w ten sposób, to jak go puścimy, to on po prostu tak jakby zawsze wraca w to samo miejsce. Jest ten ciężar, poza tym jest rozłożony tu na krawędź dłoni za pomocą tego paska, więc ta siła nacisku też się inaczej trochę rozkłada i w ten sposób się dużo wygodniej biega i w razie jakiegoś problemu wystarczy kijek podrzucić, on po prostu trafia sam z powrotem w dłoń. Natomiast jakbym go założył tak, powiedzmy, w ten sposób, teraz jak on mi wypada, to on sobie gdzieś tam może polecieć i no, trzeba się nakombinować, żeby z powrotem trafił. Także pamiętajcie, jak prawidłowo od tej strony i dociskamy tasiemkę do kijka. No i teraz przechodzę do nart backcountry, czyli śladówek. To, co w tym roku właściwie odkryłem i bardzo mi się to podobało. Czym one się różnią, takie backcountry? W nazwie mają BC, właśnie od tego backcountry. Natomiast same narty są szersze od biegówek. Teraz dla porównania, będzie widać, jaka jest różnica. Niebieskie to są backcountry, te czerwone, czerwono-białe fiszery to są biegówki, wyraźnie szersze. Druga rzecz, wiązanie. I jeszcze kolejna, taliowanie. Wszystkie narty biegowe praktycznie mają jednakową szerokość. No, różnica, czasem są taliowane, czyli są tak jakby wcięte, to jest minimalne wcięcie. Natomiast narty backcountry są wyraźnie taliowane. Te są centymetr szersze od biegówek. Mają taliowanie 60-50-55, nie? Czyli trochę większe, trochę szersze są niż biegówki i delikatne taliowanie. Natomiast są też narty backcountry szersze z większym taliowaniem. Natomiast w tym roku były zupełnie praktycznie na rynku niedostępne. No i chcąc, nie chcąc musiałem kupić właśnie te. Po prostu innych nie było. Nie dlatego, że są jakieś lepsze, czy mają jakieś szczególne cechy. Po prostu jedyną szczególną cechą było to, że były w sklepie i nie trzeba było czekać pół roku na to, aż się w ogóle jakieś pojawią. A poza tym całkiem przyzwoite narty. I teraz czym się to, co takiego jeszcze mają? Łuska. Co takiego jeszcze mają specyficznego? Po pierwsze, łuska, taka jak w biegówkach, i metalowa krawędź. Z tym, że metalowa krawędź nie jest akuratnie w tych nartach na całości. Tu się kończy i tutaj, nie? Czyli nie, ten kawałek jest bez krawędzi. Natomiast krawędź jest odtąd aż dotąd, więc na dosyć dużym odcinku większość tej narty ma krawędź. I co nam to daje? Krawędź pozwala na to, że można w tych nartach hamować, tak jak prawie tak jak na zjazdówkach, można skręcać. O wiele pewniej trzymają się śniegu,
i w takich różnych wątpliwych sytuacjach, kiedy trzeba się ześlizgnąć, skręcić, one po prostu lepiej się sprawdzają dzięki tejże krawędzi. Dzięki temu, że są lekko taliowane, łatwiej wchodzą w skręt. Natomiast biegówki, większość biegówek nie ma taliowania, zwłaszcza tych takich bardzo sportowych, są bez taliowania w ogóle. Przez to bardzo trudno wchodzą w skręt. Natomiast te są delikatnie taliowane, a te jeszcze szersze narty BC, czyli backhantrówki, mają większe taliowanie i podobno jeszcze łatwiej się na nich skręca. Nie wiem, bo nie próbowałem. Może sobie kiedyś kupię i będę testował. Kolejna rzecz to jest wiązanie. Wiązanie w tych nartach jest podobne do SNS-a, ale dużo mocniejsze. Tak samo, może pokażę, czym się to w butach różni, bo tam lepiej widać. Tak, to są buty SNS, a to są buty BC. To się nazywa wiązanie NNN-BC. Dla porównania. Widzicie? Rowek jest jeden. Tu jest rowek podwójny i bardzo gruby pręcik. Tu jest gruby i szeroki. Ten pręcik jest mniejszy, cieńszy i rowek jest jeden. No i teraz wpinamy te buty do wiązania w jaki sposób. Odblokowujemy sobie ręcznie. Trochę się ten mikrofonik tak nieporęczny wydaje. No dobra, zaczepia się, zobacz. Dobra, odczepiamy wiązanie. O, podnosimy do takiego lekkiego kliknięcia. I wtedy nam się zwalnia tutaj ten zaczep. O, widzicie? On się tutaj... Taki jest mechanizm. To się w ten sposób robi. I teraz tak. Buta wkładamy. I no, jak już tak ręcznie to jest naprawdę... Aha, dobra, jest. Wszedł. I zatrzaskuje. No, o, powinien się trzymać. No niestety. Robienie tego w rękach jest takie dosyć, powiedzmy, mało fajne. O, tak. To jednak powinien być but, narta na ziemi, but na ziemi dociśnięty. Jest. No znowu się nie udało. Dobra, podnoszę jeszcze raz. No. Dociskam. Trzyma. O, trzyma. Dobra, i teraz popatrzcie. Puszczam sobie tego buta i on prawie w ogóle, narta prawie w ogóle nie opada. To wiązanie jest dużo sztywniejsze. Buty są sztywniejsze. Dzięki temu, jak podniosę nartę i zaczynam nią manewrować, to mogę przełożyć, mogę nią wywijać nad jakimiś przeszkodami, jak chcę zawrócić czy gdzieś, to zupełnie swobodnie mogę tą nartą manewrować. I teraz tak, but jest sztywniejszy. Ten ma akuratnie to usztywnienie zrobione w ten sposób, z takich plastikowych usztywniaczy. Sznuruje się go sznurówkami, dopasowuje się do stopy. Zapina się to usztywnienie i on się robi dosyć sztywny, ale na tyle jednak elastyczny, że ta noga dosyć swobodnie się porusza. I teraz jak się idzie, no to on sobie tutaj spokojnie chodzi i normalnie się idzie. Już z bieganiem jest problem. Nie jest tak lekko, że jak w biegówkach, że to idzie leciuteńko, tylko jest tutaj taki opór i nie jest to takie komfortowe. Do biegania to się nie nadaje. To naprawdę czuć, że to jest co innego. Jak to jest w tych z kolei biegówkach, zaraz tak dla porównania. Wepniemy sobie, wepnę tutaj i wam pokażę.
O, teraz popatrzcie, co się dzieje tu. Tamta narta siedziała w miarę sztywno, a tutaj po prostu kłapie sobie na, jak chce leciuteńko lata. I teraz jak chcemy gdzieś pomanewrować, minąć jakąś przeszkodę, zwalone drzewo, płot czy cokolwiek, no to ta narta po prostu tak ucieka, że poza tym na boki trochę tak, no, może nie chodzi za bardzo, ale skręcanie czy manewrowanie czymś tak luźnym, no ciężkie, bo nie ma nad tym kontroli. Natomiast w tym wiązaniu backcountry ta kontrola jest bardzo, bardzo dobra. To są tak specjalnie zaprojektowane i buty, i wiązania, żeby główny nacisk na nartę był nie na samym czubku, tylko mniej więcej tutaj, na tym obszarze. I dzięki temu mamy kontrolę nad nartą, nad tym, jak ona jedzie. No i co tam jeszcze? Aha, no, co mi się wydaje jedną wadą. Nie można tutaj fok przypiąć, bo foki mają taką szerokość. I teraz jak sobie porównamy fokę i nartę do backcountry, no to niestety foka jest dużo szersza i do tej narty zupełnie nie pasuje. Chyba że wymyślą jakieś takie wąskie foczki, ale wątpię. No dobra, no to co w takim razie robić, jak foka przestaje działać? Podchodzimy sobie w pewnym momencie. Nie mamy fok, mamy łuskę. Łuska przestaje działać, narta się ślizga. Na nartach turowych no byśmy założyli fokę i byśmy sobie postromić. Nie szli prosto w górę, nie przejmując się tym, że jest stromo. Foki plus podpórki i można zasuwać. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości. Trzeba po prostu zmienić zupełnie filozofię i zamiast pod górę, za kosami podchodzić. Za kosiki. Nie tak, żeby cały czas być w takim zakresie, kiedy ta narta ma nie nabiera poślizgu i na tej łusce jeszcze się trzyma. No, wymaga to innego podejścia. No ale takie są uroki wędrowania. To nie są narty do szybkiego chodzenia, nie są narty do zjeżdżania, tylko do spokojnego wędrowania po w miarę mało stromych zboczach. Gdzieś po tutaj w okolicy Nowego Targu i Zaskala można sobie tak powędrować po gorcach, unikając stromszych zjazdów. Z turbacza jeszcze się daje zjechać, ale już na przykład gdyby ktoś próbował z turbacza na kowaniec, nie? Ale gdyby ktoś próbował na przykład tak jak jest z Kiczory przez Zielenicę i potem do Gajówki Mikołaja, no to tam jest tak stromo, że te narty no, miałyby problem. Trzeba by wziąć i jakoś schodzić albo takimi dużymi zakosami zjeżdżać. Natomiast na skiturach tam można bez większego problemu przejechać. No po prostu trzeba zmienić filozofię zjeżdżania i bardziej statecznie i spokojnie się na tych nartach poruszać i to trzeba po prostu zaplanować. To ma być wędrowanie, a nie zjeżdżanie. No dobrze, pokazałem Wam trochę podstawowych informacji o sprzęcie, takich naprawdę podstawowych. O sprzęcie można by długo gadać, ale w końcu najważniejsze jest to, aby na nim powędrować gdzieś w teren i cieszyć się wędrowaniem, przygodą i przyrodą. No więc zobaczcie, jak to wygląda, to całe backcountry. Tym razem kilka migawek z moich wycieczek. Więcej pokażę na innych filmikach przy okazji prezentacji konkretnych tras.